A zacznijmy od tego, co to jest TPM. To jest system zarządzania parkiem maszynowym i całkowitym utrzymaniem prewencyjnym sprawności maszyn i urządzeń. Czyli nam zależy na tym, ażeby te maszyny dla nas produkowały z określoną jakością, z określoną wydajnością i były dostępne. To jest kluczowy element, bo często jest tak, że planujemy coś, nagle maszyny nam padają, psują się w tych momentach, w których nie powinny się psuć, jak to jest złośliwość rzeczy martwych, można powiedzieć. Mhm. Natomiast kluczowe jest to, ażeby te maszyny były dostępne i dostarczały nam produkty w jakości, które oczekuje od nas klient, no i w odpowiednim tempie, tak? Czyli żeby też te maszyny pracowały na optymalnych warunkach, dla jakich zostały stworzone.